Szczęść Boże, Violetta Czarnomska-Romańska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Po 12 latach w USA zatrzymano byłego prezesa spółki Universal Dariusza Przywieczerskiego, poszukiwanego listem gończym w związku z aferą FOS. Aferą nazywaną matką wszystkich afer III RP. Przywieczerski wyprowadził z funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego około 1,5 miliona dolarów. Łącznie z FOS zniknęło co najmniej 5 miliardów dolarów. Polska, lata 80. Dług publiczny cały czas rośnie. Budżet PRL nie był w stanie udźwignąć spłaty zadłużenia. Nie pomagały też negocjacje o przesunięcie spłat długu z klubami paryskim i londyńskim. Ratunkiem miał być Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Długi jeszcze PRL-owskie. Miał je po prostu skupywać taniej, bo wielu wierzycieli w momencie przełomu, rozpoczęcia transformacji ustrojowej w naszym kraju straciło nadzieję na odzyskanie jakichkolwiek kwot. Pieniądze z FOS były jednak wyprowadzane. Prokuratura mówi o ponad 350 milionach złotych. Szacuje się jednak, że z FOS mogło wypłynąć nawet 5 miliardów dolarów. Na FOS-ie, czyli na defraudacji setek milionów złotych czy setek milionów dolarów, powstawały fortuny ludzi powiązanych z perłowskimi służbami specjalnymi. Jednym z beneficjentów afery był biznesmen, prezes firmy Universal Dariusz Przywieczerski. Po skazaniu przez sąd na 3,5 roku więzienia uciekł do USA. Okoliczności, w jakich opuścił Polskę Dariusz Przywieczerski, jednoznacznie wskazują na jego winę, czyli najpierw ucieczkę na Białoruś, potem kiedy Interpol poszukiwał go intensywnie, postanowił błyskawicznie zwiać, mówiąc kolokwialnie, za ocean. Dopiero teraz udało się doprowadzić do jego ekstradycji. Choć Interpol wiedział o miejscu pobytu Przywieczerskiego już w 2006 roku, to jednak dopiero teraz, po 12 latach, zostanie odesłany do Polski. W 2009 roku media donosiły, że biznesmen w zamian za wolność zgodził się na współpracę z tamtejszym wywiadem. Ponieważ polskie państwo jest coraz silniejsze, niestety 28 lat za późno, no to musimy dzisiaj załatwiać stare sprawy, które nie załatwiono prawie 30 lat temu. Nadal nie wyjaśniono kluczowych kwestii. Gdzie są pieniądze, które zostały wyprowadzone? Gdzie są ludzie, którzy na tym majątku się uwłaszczyli, którzy dzisiaj w wielu wypadkach pełnią w biznesie chociażby bardzo ważne role? Tego możemy się już nigdy nie dowiedzieć. W sprawę mogą być zamieszani niektórzy politycy. Wielu politykom III Rzeczpospolitej to nie do końca zależało na tym, żeby ukarać tych, którzy tą aferę stworzyli i dojść do tych, którzy byli jej beneficjentami, tylko byli też tacy politycy III Rzeczpospolitej, którzy zastanawiali się, jak podłączyć się pod te pieniądze, gdzie one są i najchętniej coś z nich też uszknąć. W sprawie wciąż jest wiele znaków zapytania. Aferę wykryła Najwyższa Izba Kontroli. Wówczas dochodziło do dość tajemniczych zgonów osób powiązanych ze sprawą. Michał Falcman, inspektor NIK, który wykrył aferę FOS, zmarł nagle na zawał serca w wieku 38 lat. Parę miesięcy później w wypadku samochodowym zginął szef NIK, Walerian Pańko. Gdyby ktoś chciał na przełomie lat 80. i 90. złapać sprawców, to mógł to zrobić, bo tam nie było wielkiej magii, wielkiej inżynierii finansowej, tylko nikt nie chciał tego zrobić. Afera FOS nazywana jest matką wszystkich afer III RP. W Krynicy Zdroju zakończyło się 28. Forum Ekonomiczne. Ostatni panel poświęcony był wartościom w Unii Europejskiej. W dyskusji wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. To koniec tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Ostatni panel zamykający całe wydarzenie poświęcony był wartościom w Unii Europejskiej. O tym, jak ważne są wartości, mówił m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Przy rozchwianych wartościach, przy rozchwianym systemie wartości zaczynają dominować interesy. O konieczności zachowywania wartości mówił także Jan Paweł II w encyklice Centissimus Annus, przypomniał metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Jest to wielkie przesłanie Jana Pawła II mówiące o konieczności zachowywania wartości, by demokracja w ogóle mogła się ocalić jako pewien sposób
życia społecznego i politycznego jednocześnie. Wolność, niepodległość prawa człowieka i solidarność suwerennych państw to jedne z największych wartości Unii, które wniosły państwa Europy Środkowej. One mają swoje korzenie w jednym systemie wartości chrześcijańskich, w chrześcijańskiej koncepcji natury człowieka i z tego płyną wszelkie konsekwencje. Jak zaznaczył marszałek Sejmu, ci, którzy o tym zapominają, stawiają Europę nad przepaścią. Czy polski rząd podpisał deklarację zobowiązującą do przyjęcia imigrantów z Afryki i walki z ksenofobią? Od wielu tygodni media spekulują na ten temat. Czy polski rząd zgodził się podpisać skrajnie proimigrancką deklarację z Marrakeszu? Już na ulicach polskich miast widać bardzo wielu ludzi z innych kultur. PiS miał zrobić porządek z korporacją Uber. Nie zrobił nic. Uber rozrasta się jak ośmiornica, a w tym Uberze pracują ludzie z innych kultur. Warszawa pełna jest już dziś Hindusów, ludzi z Bangladeszu, z Pakistanu, z Nepalu i ludzi z krajów arabskich. Skąd oni się biorą? Czy PiS mówi jedno, a robi drugie? Do Polski masowo napływają także Ukraińcy. Czy nadal twardo sprzeciwiamy się dyrektywom unijnym? Bo coś cicho i półgębkiem wprowadza się do Polski coraz więcej obcych. Już nie mówię o tym, że w Polsce jest 2 miliony Ukraińców, że szmuglowana jest przez nich broń, że we Wrocławiu działa restauracja ukraińska, do której nie wpuszcza się Polaków. Pod różnymi pretekstami. Na samym Dolnym Śląsku oficjalnie zarejestrowanych jest ponad 360 tysięcy Ukraińców. Inwazja Ukraińców na Polskę. To się dzieje. Nasz rząd powinien jasno powiedzieć, do czego dąży. Chcemy, żeby przybysze do Polski przyjmowani byli na jasnych warunkach. Jakich? Ano takich. Uczysz się, bracie, polskiego, znajdujesz sobie pracę i podpisujesz deklarację, że to, co się dzieje w Polsce, ustrój Polski, dominujące w Polsce prądy religijne są przez ciebie akceptowane i nie będziesz dążył do ich wywrócenia. Jeżeli nie podpiszesz takiej deklaracji, fora ze dwora. Ksenofobiczne, rasistowskie? Nie. Samoobrończe. Czas na polską samoobronę, bo utoniemy w tym, w czym tonie Europa. Ratownicy medyczni przygotowują się do zaostrzenia protestu. Przyczyną jest brak porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. Ratownicy domagają się przede wszystkim podwyżek płac. Docelowo dążą, by ich miesięczny dodatek do wynagrodzenia wyniósł 1600 zł. Dodatkowo chcą utworzenia samorządu zawodowego ratowników oraz wprowadzenia 6-dniowego urlopu szkoleniowego. W sprawie swoich postulatów przedstawiciele tego środowiska odbyli już 3 rozmowy w Ministerstwie Zdrowia. Żadna z nich nie zakończyła się sukcesem. Obecnie oczekują na spotkanie z minister finansów Teresą Czerwińską. W przypadku, kiedy do spotkania nie dojdzie albo nie zadowoli ono obydwu stron, ratownicy medyczni zaostrzą swój protest. Jaką on będzie miał formę, tego nie wiemy. W Szczecinie trwa wyjazdowe posiedzenie plenarne Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich. Ze Skandynawii przybyło do Polski 7 księży biskupów. To pierwsze wyjazdowe posiedzenie Konferencji Episkopatu Krajów Nordyckich w Polsce, mówi jej przewodniczący ksiądz biskup Czesław Kozon, który ma polskie korzenie. Spotykamy się 2 razy w roku, przeważnie w naszych krajach nordyckich, ale często jesteśmy także zaproszeni do innych krajów. Zaproszenie do Szczecina wystosował ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Jednym z tematów spotkania są wyzwania, które obecnie stoją przed Kościołem w Skandynawii i na całym świecie. Bardzo poważnym tematem jest ten synod, który się będzie odbywał w październiku w Rzymie. Jest to synod, który dotyka młodych, powołania wiary młodych ludzi. Księża biskupi pochylą się też nad tematem ekologii. Ojciec Święty Franciszek w encyklice Laudato Si wezwał wszystkich do wspólnej troski o przyrodę. Przypomniał też o istnieniu grzechu ekologicznego. Polega na tym, że jeżeli użytkujemy niewłaściwie chociażby w domu wodę, czyli marnujemy ją, jeżeli użytkujemy niewłaściwie i gospodarujemy niewłaściwie śmieciami, już nie mówiąc o takim wielkim grzechu jak wyrzucanie śmieci do lasu,
czy też niewłaściwe traktowanie zwierząt. W ramach posiedzenia w sobotę w miejscowości Chojna pod Szczecinem odbędzie się spotkanie ekumeniczne. To będzie 29. nabożeństwo ekumeniczne. Zawsze one były najczęściej polsko-niemieckie i katolicko-luterańskie lub katolicko także prawosławne. Wyjazdowe posiedzenie potrwa do poniedziałku. Jest termin spotkania przywódców obu Korei. Szczyt będzie trzydniowy, odbędzie się w stolicy komunistycznej Korei Pjongjangu. Rozpocznie się 18 września. Z komunistycznej Korei wrócił właśnie specjalny wysłannik prezydenta Korei Południowej. Południe i północ uzgodniły, że w dniach od 18 do 20 września w Pjongjangu odbędzie się szczyt międzykoreański. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się rozmowy robocze w strefie zdemilitaryzowanej w Panmunjom dotyczące przygotowań do tego spotkania. Urzędnik przedstawił też stanowisko przywódcy Korei Północnej odnośnie broni jądrowej. Przewodniczący Kim Jong-un potwierdził swoje zaangażowanie w całkowitą denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego. Wyraził także wolę ścisłej współpracy nie tylko z Koreą Południową, ale także ze Stanami Zjednoczonymi w tym zakresie. Planowane spotkanie wpisuje się w ciąg zabiegów dyplomatycznych podejmowanych od kilku miesięcy, które mają zażegnać napięcia nie tylko na Półwyspie, ale także w tej części świata. Kolejne rozmowy Korei Północnej z Koreą Południową dotyczącą demilitaryzacji Półwyspu Koreańskiego są konsekwencją dwóch spotkań. Pierwszego spotkania z 27 kwietnia bieżącego roku, kiedy Kim Jong-un spotkał się w strefie zdemilitaryzowanej na granicy pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem i wówczas ustalono, że dalsze rozmowy będą prowadzone na temat demilitaryzacji oraz na temat oficjalnego zakończenia wojny pomiędzy obiema Koreami, ponieważ od 1950 roku, kiedy wojna koreańska wybuchła, nie został do tej pory podpisany układ pokojowy kończący tę wojnę. To spotkanie i te rozmowy są również konsekwencją spotkania z prezydentem Trumpem, które miało miejsce 12 czerwca bieżącego roku w Singapurze. Mówi politolog dr Tomasz Matras. O czym będą rozmawiać w Pjongjangu przywódcy północy i południa? Biorąc pod uwagę oba spotkania, biorąc pod uwagę informacje, które zostały przekazane do opinii publicznej po spotkaniach przywódców, wskazywana jest perspektywa dotycząca tego, że kolejne rozmowy mają być prowadzone i że kolejne rozmowy mają przynieść demilitaryzację Półwyspu Koreańskiego. W tym miejscu warto jednak zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście w interesie Kim Jong-una jest pełna demilitaryzacja Półwyspu Koreańskiego i zaprzestanie prac nad programem rozwoju broni nuklearnej. Ekspert wskazuje, że głowice to główna karta przetargowa Kim Jong-una w kwestiach dotyczących gospodarki. Emisariusz prezydenta Korei Południowej przekazał dziś, że Kim Jong-un chce ustępstw za denuklearyzację, m.in. złagodzenia międzynarodowych sankcji gospodarczych. Profesor Mieczysław Ryba wskazuje też, że siła militarna Korei ma również związek z przetrwaniem u władzy dynastii Kimów. Korea Północna ze swoim dość anachronicznym, czysto komunistycznym ustrojem rzeczywiście jest w punkcie newralgicznym, jest w punkcie strategicznym, bo raz, że graniczy z Koreą Południową, dwa z Chinami, a więc w tym miejscu, gdzie Stany Zjednoczone mają swoje interesy i Chiny. I zdaję sobie sprawę, że jej przetrwanie w tym ustroju czy w tej konfiguracji jest uzależnione od pewnego potencjału, od pewnej siły. I siłę, którą sobie wytworzyli, to jest ten potencjał nuklearny. Obie Koree wciąż są formalnie w stanie wojny, gdyż konflikt ten zakończył się jedynie podpisaniem rozejmu. Niemiecki rząd musi przygotować się na batalie sądowe. Dziś do jednego z warszawskich sądów wpłynie prywatny wniosek jednej z polskich rodzin przeciwko władzom w Berlinie o odszkodowanie za piekło II wojny światowej. Podobnych wniosków może być więcej. To będzie pierwszy polski taki pozew. Do Sądu Okręgowego we Warszawie wpłynie wniosek przeciwko niemieckiemu rządowi o odszkodowanie za eksperymenty medyczne w Auschwitz. Wniosek złoży rodzina byłego więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego. Podobnych pozwów w przyszłości może być więcej. Nie każdy wie, że w tego typu sprawach nie trzeba wnosić opłaty sądowej. Obecnie przygotowywana jest także strona internetowa dla Polaków, którzy chcą ubiegać się o odszkodowania za poniesione szkody podczas II wojny światowej.
W Smoleńsku dobiegają końca oględziny wraku Tupolewa. Grupa polskich prokuratorów i techników kryminalistycznych zbierała materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w śledztwie dotyczącym przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Polscy prokuratorzy rozpoczęli swoją pracę w poniedziałek. Na razie nieznane są szczegóły dotyczące prowadzonych od 5 dni badań. Wiadomo natomiast, że Rosja zastosowała nadzwyczajne środki bezpieczeństwa względem Polaków. To nic nowego od samego początku. Strona rosyjska utrudniała naszym organom ścigania prowadzenie śledztwa w sprawie przyczyn smoleńskiej katastrofy. Rosja do dziś nie zwróciła Polsce wraku maszyny oraz czarnych skrzynek. Jeśli nawet Rosja nie zezwoliła na badania, to zwykłe oględziny pozwolą zweryfikować fakt, czy szczątki samolotu rzeczywiście znajdują się na terenie lotniska wojskowego Smoleńsk Północny. Mołdawia podpisała z Rumunią umowę na dostawę gazu. Mołdawski rząd chce w ten sposób zmniejszyć uzależnienie energetyczne od Rosji. Mołdawia kupuje obecnie od Rosji 95% użytkowanego gazu. Gazprom dostarcza rocznie do Mołdawii około 3 miliardów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Mołdawski rząd chce zmniejszyć uzależnienie energetyczne od Rosji. Pierwszym krokiem ma być podpisanie umowy na dostawę gazu z Rumunii. Kontrakt opiewa na 92 miliony euro. Umowa, jak podkreślają mołdawskie władze, zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ma też być decydującym krokiem w kierunku integracji Mołdawii z Unią Europejską. Budowa gazociągu, który pozwoli na połączenie mołdawskiego i rumuńskiego systemu przesyłu gazu, ma potrwać 10 miesięcy. 120-kilometrowy odcinek ma być oddany do użytku do końca 2019 roku. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia. Z Panem Bogiem.